Prorok Jeremiasz, przeświadczony o tym, że grzech ludu obciąża także jego samego, woła z gorzkim płaczem. Przez nasze grzechy straciliśmy to piękne szczęście i radość, jakie doznawało nasze serce. Wesele zamieniło się w smutek, a z naszej głowy spadła korona. Biada nam, żeśmy zgrzeszyli. Wypada się zastanowić nad słowami proroka, który opisuje nam straszne zniszczenie, jakie dokonuje w duszy grzech. Sam z siebie nie miałbym odwagi, żeby opowiadać wam czy to o złu grzechu, czy o nieszczęśliwych skutkach, jakie grzech ściąga na człowieka. Grzechu nie potrafili przecież wytępić surowymi rozporządzeniami i karami pobożni królowie. Nie zniszczyli go też siłą swojej boskiej wymowy prorocy Starego Testamentu. Nie zdołali tego dokonać apostołowie, choć zagrzewani Bożą miłością i pełni męstwa, którego udziela im Duch Święty. Nie zdusili go wreszcie przelaniem swojej krwi, także i męczennicy. Nawet sam Pan nasz Jezus Chrystus, choć przecież jest prawdziwym Bogiem, przez swoją bolesną mękę i okrutną śmierć nie usunął grzechu całkowicie. O przeklęty grzechu śmiertelny, jak mało Cię ludzie znają, a jak bardzo popełniają Cię. Powodujesz straszne zniszczenia w naszej świętej wierze. Jesteś katem dusz, źródłem potępienia, ohydą w oczach nieba i spustoszeniem ziemi. Przeklęty grzechu, jesteś przyczyną naszych doczesnych i wiecznych nieszczęść. Nieubłaganym katem jesteś samego Jezusa Chrystusa. Mój Boże, gdybyśmy my wiedzieli, czym jest grzech, czy byśmy się go dopuszczali z taką łatwością? Czy moglibyśmy spokojnie sobie żyć po popełnieniu grzechu? Jak bardzo jesteśmy ślepi. Zastanówmy się więc nad złem, jakie tkwi w grzechu, nad nieszczęściami, jakie on powoduje i nad zaślepieniem tych, którzy grzech popełniają. Nikt z ludzi nie jest w stanie pojąć, jak wielkie zło tkwi w grzechu śmiertelnym. Gdybym mógł otworzyć bramy piekielne i pokazać wam wszystkie ofiary tego grzechu, gdyby każdy z potępieńców przedstawił wam rozdzierające cierpienie, które musi ponosić przez całą wieczność, to może wówczas mielibyście jakie takie pojęcie o tym, czym jest grzech. Cokolwiek bym wam nie powiedział, Zambony, o jego złu, zawsze będzie to coś bardzo niejasnego i odległego od samej rzeczywistości grzechu. Jeśli mnie spytacie, czym jest grzech śmiertelny, odpowiem ze świętym Augustynem, to odwrócenie się od Boga i niemądre oddanie się stworzeniom. W naturze grzechu tkwi to, że nas oddala od Boga, że jest pogardzeniem Nim. Czy możemy wyobrazić sobie większą ohydę i bardziej czarne zło? Czym jest oderwanie się od Boga? To opór przeciw Jego woli. W ten sposób grzesznik jakby mówił do Boga: odejdź ode mnie, nie chcę Ci służyć. Nie chcę, żebyś był nadal moim Bogiem. Gardzę Tobą i Twoimi dobrami. Ty chcesz tego, a ja nie. Mnie podoba się to, czym Ty się brzydzisz. Każesz mi robić to, czego nie chcę. Chcecie jeszcze lepiej zrozumieć obrzydliwość grzechu? To słuchajcie, co mówi bezbożnik do swojego Stwórcy. Każesz mi odmawiać poranne i wieczorne modlitwy, a ja nie będę się modlić. Chcesz, żebym święcił niedzielę? A ja właśnie będę ją znieważał zabronionymi pracami i tarzaniem się w przyjemnościach i w rozpuście. Każesz mi zachowywać czystość ciała i duszy, a ja lubię co innego, więc będę je brudził myślami, pragnieniami, bezwstydnymi czynami. Każesz mi przebaczyć wrogowi, a ja chcę się zemścić. Każesz mi cię kochać, a ja tobą gardzę i oddaję się stworzeniom. Chcesz, żebym korzystał z Bożego Słowa, które mi głoszą twoi słuzy. Każesz mi się uciekać do zdrowia w łask, żebym mógł pokonać złe skłonności. A ja odrzucam twoje słowa, śmieję się z kaznodziejów, depczę twojej łaski. I tak właśnie zwracacie się do Boga za każdym razem, kiedy grzeszycie. Nic dziwnego, że prorok Izajasz nazywa grzeszników buntownikami, którzy sprzeciwiają się woli Pana. Po drugie, odwrócenie się od Boga to przejaw jakiegoś wstrętu i oporu serca przeciw wszystkiemu, co łączy się z wiarą. A więc jest tu pogarda dla pokuty, pogarda dla umartwień, pogarda dla przykazania miłości nieprzyjaciół. Tego wszystkiego grzesznik boi się bardziej niż choroby. Ciągle mu się wydaje, że Stwórca za dużo od nas wymaga, że wierne służenie Bogu jest niemożliwością, że lepiej pójść na potępienie, nie zwalczać swojej namiętności i unikać zła. Cóż za straszna ślepota, kiedy marne stworzenie podnosi bunt przeciw swojemu Stwórcy, przeciw temu, który w jednej chwili mógłby je unicestwić jednym aktem swojej woli. Po trzecie, grzesznik wyżej ceni stworzenie niż nieskończony majestat Boga, mówi święty Augustyn. Kiedy zaspokajamy swoje namiętności, oddajemy cześć cudzym Bogom. Jak bardzo niesprawiedliwie postępuje grzesznik, kiedy Boga stawia poniżej swoich namiętności. Ten sam doktor Kościoła opowiada, że rozpustnik, włos nierządnej istoty, lubieżne spojrzenia i rozwiązłość ceni bardziej niż Stwórcę. A człowiek nieczysty to ktoś, kto żyje tylko ciałem i brudami,
A człowiek gwałtowny to istota, z której oczu i nozdrzy buchają płomienie. A zazdrosny to ktoś, kto innym robi na złość i gryzie się ich powodzeniem. A ambitny to ktoś nadęty, podobny do kłębu dymu. Gdzie zatem grzesznik kładzie swojego Boga? Czy go ma przed oczyma? Czy ma go w sercu? Nie. Nieszczęsny grzeszniku, ty Boga rzucasz na past swoich uniesieniom, swojej brudnej chciwości, swojej szalonej wściekłości, swojej nadętej pysze. Ach, ty, gdybyś mógł, to byś go zanurzył w kloace obrzydliwych, ohydnych nieczystości. O Boże, czy można dobrze znać grzech i mimo to dalej go popełniać? Mówi Pismo Święte, że niebiosa i ziemia nie mogą objąć majestatu Boga. Tronie go w słońcu i wśród gwiazd niezliczonych. Nigdzie jednak nie znajduję tekstu, w którym bym czytał, że Bóg po trzykroć święty, że Pan niezliczonych zastępów ma być pokryty brudami i czarnym od dymu ludzkich namiętności. Jaka to straszna rzecz, że człowiek grzesząc ośmiela się niejako ściągać Boga z jego tronu i rzucić go pod nogi swoich namiętności. Za krótka jesteś w wieczności, żeby ci nieszczęśliwi zuchwalcy ponieśli za to stosowną karę. Święty Paweł Apostoł mówi wyraźnie, że ciało ludzkie jest mieszkaniem Boga, a lubieżnik oddaje je zepsutemu stworzeniu, podłej nierządnicy. Co byście pomyśleli, drodzy bracia, o człowieku, który w szale wściekłości chwyciłby krew nieczystego zwierzęcia i wlewał ją do kielicha, w którym po konsekracji znajduje się przenajświętsza krew Jezusa Chrystusa? Już na samo wspomnienie o tym ogarnia was przerażenie, a przecież grzesznik idzie dalej, bo czarta stawia wyżej niż Syna Bożego, a od dobrych natchnień i poruszeń łaski Bożej woli potrzepty szatana. Po czwarte, grzech śmiertelny zaślepia i to do tego stopnia, że człowiek nie rozeznaje zła, którego się dopuszcza. Kiedy przychodzi pokusa, poddaje się jej i okazuje pogardę Bożym łaskom. Powoli jego serce zatwardza się i ile kroków zrobi, tyle samo niemal razy upada. Za karę Bóg coraz bardziej się od niego odsuwa i taki człowiek staje się łupem swoich namiętności. Życie grzesznika to splot zbrodni i łańcuch zła. Serce takiego człowieka przypomina wzburzone morze, na którym jedna fala wywołuje drugą. Pierwszy grzech pociąga za sobą drugi, potem następuje zatwardziałość, a po śmierci nieszczęśliwa wieczność. Przykładem tego może być Amazjasz, nieszczęśliwy król judzki. Miał wiele pięknych, wrodzonych zalet i wydawało się, że będzie dobrym władcą. Kiedy wstąpił na tron, miał 25 lat, ale z czasem opanowała go pycha. Wymordował zabójców swojego ojca Joasa, po czym zebrał 300 tysięcy wojska i zaciągnął jeszcze 100 tysięcy ludzi z Królestwa Izraelskiego, którym zapłacił 100 talentów srebra. Wtedy przychodzi do niego mąż Boży i każe mu rozpuścić najemników. Amazjaszowi szkoda było pieniędzy, które zapłacił. Ale kiedy prorok powiedział mu, że Bóg jest bogatym panem i może mu zwrócić jeszcze więcej, rozpuścił najemników i wyruszył przeciwko Idumejczykom z własnym wojskiem, pokonując ich. Po zwycięstwie jednak zaczął oddawać cześć boską bałwanom pokonanego narodu. Bóg przez swojego proroka upomniał Amazjasza, ale dumny zwycięstwa gardził tymi upomnieniami, a prorokowi groził śmiercią. Odszedł więc Boży posłaniec, przepowiadając nieposłusznemu królowi karę, a duma zaślepia Amazjasza coraz bardziej. Wydaje wojnę więc Joasowi, królowi izraelskiemu, przy czym staje się głuchy na wszelkie przestrogi. Wdaje się w walkę, ponosi klęskę i dostaje się do niewoli. Joas wkracza do Jerozolimy i wywozi stąd bogate skarby. Po śmierci króla izraelskiego Amazjasz żył jeszcze 15 lat i zginął w czasie powstania, jakie wybuchło przeciwko niemu w Jerozolimie. I oto jest właśnie, bracia, obraz zatwardziałego grzesznika. Człowieka, który popełnia jeden grzech za drugim, a dopiero w godzinie śmierci otwiera oczy i dostrzega swój straszny stan. Po piąte, Pan Bóg opuszcza zatwardziałego grzesznika i wydaje go na łup namiętności. Nic go już nie wzrusza, on wszystkim gardzi. Wie, że kiedy umrze w tym stanie, czeka go wieczne potępienie. Nie dba o to, kpi sobie ze zbawiennych upomnień. O kazaniach i o księżach wyraża się złośliwie. Mówi, że księża są od tego, żeby upominali, że to ich zawód, że opowiadają kłamstwa. Występuje przeciwko Bogu i wierze, przeciwko duchowieństwu, zuchwale przekracza przykazania Boże. Zagłusza swoje sumienie, do końca tarza się w występkach i budzi się dopiero w godzinie śmierci, kiedy nie ma już dla niego ratunku, kiedy wyrwanie się z rąk piekła jest już nieprawdopodobne. W Piśmie Świętym znajdujemy na to dobry przykład. Król syryjski oblegał miasto Dothan i urządził tam zasadzkę. Wówczas prorok Elizeusz błagał Boga, żeby dotknął tych ludzi ślepotą. I rzeczywiście tak się stało.
Elizeusz prowadził ich za sobą, mówiąc im, że się pomylili, że mieli oblegać inne miasto. W ten sposób zaprowadził ich aż do Samarii i tu na prośbę proroka Bóg otworzył ich oczy i poznali, że są w rękach nieprzyjaciół. W Piśmie Świętym znajdujemy na to dobry przykład. Król syryjski oblegał miasto Dothan i urządził tam zasadzkę. Wówczas prorok Elizeusz błagał Boga, żeby dotknął tych ludzi ślepotą. I rzeczywiście tak się stało. Elizeusz prowadził ich za sobą, mówiąc im, że się pomylili, że mieli oblegać inne miasto. W ten sposób zaprowadził ich aż do Samarii i tu na prośbę proroka Bóg otworzył ich oczy i poznali, że są w rękach nieprzyjaciół. Jak godny politowania jest stan tych nieszczęsnych dusz. Jak więc bardzo gorąco, z jakimi wręcz łzami powinniśmy się modlić o ich nawrócenie. Zobaczmy teraz, jakie nieszczęścia doczesne powoduje grzech. Najpierw jest on źródłem wszelkich Bożych kar. Ubóstwo, choroby, smutki i wszelkie inne bolesne ciosy, a przede wszystkim śmierć, to mają swoje źródło. Duch Święty mówi w kilku miejscach do Żydów, że jeżeli zachowają Jego przykazania, On da im błogosławieństwo. Rolę ich w obfitości wydadzą zboże, a drzewa owoce. Jeśli natomiast przeciwnie, opuszczą Stwórcę, spuści na nich różne klęski i nieszczęścia. I rzeczywiście, wszystkie chłosty, tak duchowe jak cielesne, biorą początek w grzechu. Dlaczego aniołowie spadli z nieba do piekła? Dlaczego Adam został wygnany z raju? Dlaczego na pierwszych rodziców i ich potomków spadło tyle nieszczęść? Powodem tego jest grzech. Czy to nie zbrodnie ludzi sprowadziły na ziemię potop? A co sprowadziło na Sodomę, Gomorę i inne miasta ogień z nieba, jeżeli nie grzech? O przeklęty grzechu. Kto cię dobrze poznał, ten nigdy nie odważy się ciebie popełnić. Prorok Natan mówi do Dawida, nie odejdzie miecz z domu twego aż na wieki, dlatego żeś mną wzgardził. Mędrzec pański powiada, ubóstwo od Pana w domu niezbożnego, lecz mieszkania sprawiedliwych będą błogosławione. Unikajmy, bracia, grzechu. Unikajmy go także dlatego, że przyczynia on nam nieszczęść doczesnych. Po drugie, grzech skraca życie człowieka. Jak mówi Duch Święty, Bóg znosi grzesznika nieraz bardzo długo. Kiedy jednak widzi, że ten nie poprawia się, zabiera go z tego świata. Wycina go spośród żyjących, jak nieurodzajne drzewo. Kiedy król Ezechiasz zachorował, Pan posłał do niego proroka z rozkazem, żeby uporządkował swoje sprawy, bo niedługo umrze. Słysząc to, Ezechiasz odwrócił się do ściany i zaczął gorzko opłakiwać swoje grzechy. Pan, poruszony miłosierdziem, przedłuża mu życie o 15 lat. Bezbożny Antioch przyznaje, że to jego zbrodnie ściągnęły na niego przedwczesną śmierć. Pozłupił święte miasto i znieważył świątynię prawdziwego Boga. Robaki stoczyły żywcem mu ciało. Cesarz Anastazy widział w nocy w swoim pokoju groźną postać z księgą w ręce. Postać ta z powodu jego grzechu wykreśliła mu z księgi jego życia 40 lat. Takie myśli są dla człowieka, który pragnie długiego życia, przerażające. Straszne te skutki i szkody z powodu grzechu ponosi człowiek na duszy. Jak ciało bez ducha jest trupem, tak dusza człowieka, pozbawiona łaski Bożej, jest martwa i napełnia wstrętny Boga i aniołów. W tym stanie nie może ona zrobić nic, co by zasługiwało na życie wieczne. Święta Katarzyna Sieneńska, kiedy pewnego razu miała wizję duszy będącej w łasce Bożej, w zachwycie wołała: Panie, gdyby mi wiara nie mówiła, że jest tylko jeden Bóg, sądziłabym, że ta dusza jest bóstwem. Rozumiem, Boże, że za tak piękną duszę mogłeś umierać. Kiedy jednak człowiek popełni grzech ciężki, ta cudowna piękność znika. Dusza podobna przedtem do aniołów, teraz staje się brzydka jak czart, albo ścierwo leżące 8 dni w słonecznym upale. Po grzechu człowiek traci wszystkie zasługi zebrane na życie wieczne, choćby był w nie tak bogaty jak wszyscy aniołowie i święci razem. Po upadku pozostaje mu tylko piekło. O przeklęty grzechu, jakie ty straszne zniszczenia powodujesz w duszy, a niestety ilu tu obecnych jest w takim upłakanym stanie. Niechby się ludzie tak bali śmierci duchowej, jak się boją śmierci ciała. Idę dalej i twierdzę, że grzech śmiertelny pozbawia nas spokoju duszy. Myśl bezpieczna jak ustawiczne gody, mówi mędrzec pański. Święty Paweł mówi, że pokój duszy przewyższa wszelkie radości zmysłowe, a pokój Boży, który przewyższa wszelki zmysł, niech strzeże serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. A o grzeszniku przeciwnie mówi prorok Izajasz, że serce jego cierpi nieopisane boleści. W liście do Rzymian święty Paweł pisze, że grzeszników przez całe życie trapić będą udręki, utrapienie i ucisk na wszelką duszę człowieka, który złość popełnia. Dlaczego, przyjacielu, trwasz w grzechu, skoro to on powoduje, że jesteś tak nieszczęśliwy? Dalej,
Grzech śmiertelny oddaje też duszę w niewolę szatana. Człowiek w stanie łaski uświęcającej jest naprawdę dzieckiem Bożym. Po upadku grzechowym staje się dzieckiem i niewolnikiem złego ducha. Święty Jan twierdzi, że kto popełnia grzech, ten jest duchem piekielnym, który zgrzeszył od początku. Kto czyni grzech, z diabła jest, gdyż od początku diabeł grzeszy. Gdybyśmy umarli w stanie grzechu ciężkiego, naszą duszę na wieki posiądzie szatan. Biedna duszo, sprzedadzą cię ludzie za bezcen, pijak za kieliszek trunku, skąpiec za garść siana, żarłok za suty półmisek, lubieżnik za ohydną rozkosz. Jak nisko cię cenią, jak strasznie cię lekceważą. Dalej, grzech śmiertelny czyni nas też nieprzyjaciółmi Boga i zamyka nam bramę do nieba. Dusza w stanie łaski jest przyjaciółką Boga i ma prawo do niebieskiej ojczyzny. Mój Boże, jakie to straszne nieszczęście żyć w nieprzyjaźni z Tobą, który jesteś samym dobrem, samą miłością i szczęściem wybranych. Gdybyśmy wiedzieli, co znaczy utracić Boga, za żadną cenę nie odważylibyśmy się popełnić grzechu. Trzej młodzieńcy woleli z tego powodu dostać się do rozpalonego pieca. Męczennicy znosili najstraszniejsze katusze, a nie zaparli się swojego Zbawiciela. Jednym kładziono na głowę rozpalone węgle, jak świętemu Klemensowi, biskupowi Ancyry, świętemu Sabinianowi i świętemu Krzysztofowi. Innym wyrwano zęby albo wbijano je kamieniami, jak świętej Apolonii i świętemu Januaremu. Z innych zdzierano żywcem skórę, jak to czytamy o świętym Bartłomieju i świętej Reginie. Święty Venanty pozwolił sobie wyrwać wnętrzności i cierpiał spokojnie, kiedy palono go pochodniami, bo nie chciał przez grzech stracić łaski Bożej. Męczennicy ponieśli najstraszniejsze katusze, bo nie chcieli zaprzeć się swojego Boga i Zbawiciela. Biada nam, że wyrzekamy się wspaniałego nieba, a zasługujemy sobie na piekło tylko dlatego, że chcemy zaspokoić jakieś grzeszne skłonności. Kto zrozumie ogrom tego nieszczęścia? Co byście pomyśleli o człowieku, który by zwrócił się do Boga w ten sposób? Nie chcę nieba, wybieram sobie na dziedzictwo piekło, wyrzekam się towarzystwa aniołów i świętych. Wolę iść w wieczny ogień, niż odmówić sobie tych przyjemności, niż wyrzec się moich chęci, niż przebaczyć nieprzyjacielowi, czy oddać cudzę rzecz. Kto pojmie zaślepienie bezbożnego człowieka, który zwierzęcą rozkosz stawia wyżej niż radość wieczną, jakiś drobiazg wyżej niż królestwo niebieskie, obżarstwo wyżej niż ucztę błogosławionych w mieście Bożym? Grzech wreszcie jest największym nieszczęściem, jakie może nas spotkać na świecie. Święta Teresa widziała duszę w stanie grzechu i ciężkiego i widok ten tak ją przeraził, że wolałaby ponieść męki piekielne, niż popełnić choćby jeden grzech. Święty Tomasz dziwi się, jak człowiek, który popełnił choćby jeden tylko grzech w życiu, może się śmiać. Święta Katarzyna ze Sieny mówi, że wszechmogący Bóg nie mógłby wyrządzić człowiekowi takiej szkody, jaką on sam sobie wyrządza, kiedy dopuszcza się grzechu. Święta Katarzyna Genueńska wołała, że odkąd poznała zło grzechu, nie dziwi się karom piekielnym, bo są one prawie niczym w porównaniu do zła grzechu. Święta Magdalena de Pazzi nie mogła pojąć, jak Jezus Chrystus mógł umrzeć za stworzenia tak przewrotne jak grzesznicy. Święci tylko grzechu bali się na tym świecie. Także i my, gdybyśmy przy pomocy światła Bożego lepiej poznali ohydę grzechu, wolelibyśmy 1000 razy umrzeć, niż dopuścić się jednego takiego występku. Przypomnijcie sobie, co musiał wycierpieć Jezus za grzechy ludzi. Oto Zbawiciel umiera na krzyżu, jego ciało poszarpane w kawałki przy biczowaniu. Twarz opluta przez bezbożników. Głowa poprzeszywana cierniem. Najpiękniejszy z synów ludzkich wygląda jak nędzny robak. W chwili jego śmierci cały świat znalazł się w zamęcie. Słońce pokrywa się ciemnościami. Ziemia drży w posadach. Skały pękają. Groby się otwierają i wychodzą z nich umarli. Spytajcie samego Jezusa Chrystusa, dlaczego ponosi on tak haniebną i okrutną śmierć. A odpowie wam: Synu, to z powodu grzechu. Choćby wszystkie stworzenia rozumne na ziemi i w niebie poniosły najstraszniejsze męki, nie zdołałoby mimo to zgładzić nawet jednego grzechu powszedniego. Dlatego cierpię, żeby zadośćuczynić Bożej sprawiedliwości. Gdyby przynajmniej ludzie przestali mnie za to na nowo obrażać. Jaki niewdzięczny jest człowiek, kiedy nie chce pamiętać o miłości, jaką żywi do niego Zbawiciel. Wieczności, ty się nigdy nie skończysz i pomścisz zniewagę, jaką grzech wyrządził tak dobremu, tak cierpliwemu i miłosiernemu Bogu. Jak długo jeszcze będziemy trwali w tym zaślepieniu? Jak długo wciąż od nowa będziemy skrzyżowali ukochanego Zbawiciela? Nie czekajmy, bracia, na śmierć, bo wtedy nic już nie pomogą nasze wysiłki, nasze łzy i żal. Zawczasu otwórzmy oczy, uznajmy swoje błędy, pokutujmy i stosujmy środki, które Bóg ustanowił do naszego zbawienia. Lepiej nam stracić wszystko, niż na nowo dopuścić się grzechu. Idźmy do stóp krzyża. Niech nasze łzy łączą się z przenajdroższą krwią Jezusa Chrystusa, która płynie z Jego ran. Posłuchajmy przez chwilę i popatrzmy oczyma wiary, jak jęczą i narzekają potępieni,
ci, dla których nie ma już miłosierdzia. Nas, kochany Zbawiciel, nie odrzuca jeszcze od swojego oblicza. Wręcz przeciwnie, wyciąga do nas swoje ramiona i mówi nam, że nas kocha. Nie zapominajmy nigdy, czym jest grzech, jakie nieszczęścia przygotowuje dla nas w przyszłym życiu, jakich dóbr na wieki nas pozbawia. Wszyscy pragniemy nieba. Wiedz mi jednak, że nic skalanego nie wejdzie do tych rozkosznych przybytków. Wszystko zachęca nas i wzywa do porzucenia grzechów. Syn Boży z krzyża zaklina nas, żebyśmy nie deptali Jego przy najświętszej krwi. Aniołowie i święci z niebieskiej wysokości przypominają nam, jak wielką chwałę przygotowuje dla nas Bóg. Jak wielka chwała nas czeka, jeśli tylko będziemy unikać zła. Także odrzuceni wołają do nas, żebyśmy nie szli w ich ślady i nie wpadli w ręce zagniewanego Boga. Bracia, może za chwilę nie będzie nas już na ziemi i znajdziemy się w liczbie świętych albo potępionych. Miejmy się na baczności, bo nie znamy dnia ani godziny. Tysiąckrotnie szczęśliwy jest ten, kto w każdej chwili gotowy jest stanąć przed Bogiem. Amen.